czasie, gdy wracaliśmy z protestu pod telewizją, pod budynkiem telewizji, pani Basia chciała przykleić kartkę papieru z napisem, już nie pamiętam, coś tam TVP PiS czy TVP Urzęd. No i ochroniarz, który pilnował tego budynku, zaczął tam coś interweniować, potem wszedł do budynku i wyszedł z drugim ochroniarzem, z takim ogromnym, który przyszedł i panią Basię zaczął szarpać. Przyszedł do niej, zaczął jej wykręcać ręce. Myśmy zaczęli interweniować, że proszę ją zostawić. No i on ją oparł o ten budynek. No, myśmy go próbowali odciągnąć, no i tyle. A proszę powiedzieć, ta kartka, o której pani wspominała, co z nią stało? Nie pamiętam, ale ściągnął ją chyba. A ona była w ogóle zawieszona na stronie tego budynku? No ona była na takim przylepce, no to była przyłożona, to wystarczyło ją pociągnąć i ściągnąć. A proszę powiedzieć, jeżeli pani oczywiście jest w stanie określić, czasowo jak długo ta kartka się znajdowała? No, chwilę. No bo to cały to już ten proces zawieszania, to już był w trakcie, jak ten pan no już atakował. Dobrze, a proszę jeszcze powiedzieć sądowi, jaki był cel w ogóle umieszczenia tej kartki w tym właśnie miejscu? No, to można na wiele rzeczy, na wiele sposobów tłumaczyć, no bo najbardziej trywialny sposób, no to można powiedzieć, że można to traktować jako psikus, no ale to reakcja była jakaś nie... No można to traktować jako protest no, i... Można no, w ten sposób interpretować, mimo że po prostu jaka była konkretnie Państwa interpretacja tego gestu? W jakim celu to było w ogóle zrobione? No w jakimś sensie na pewno był to protest, ale no taki niewinny, no bo w zasadzie nic się nie stało, to jest kartka papieru. Tak. Czy pani zna panią obwinioną osobiście? No. Jeżeli tak, od kiedy? No znamy się już od 2 lat, ale tak sporadycznie, że tak powiem. A czy wiadomo pani, czy te kwestie, które były no, poruszone za pomocą tej kartki, a więc wiarygodność mediów, w szczególności publicznych, są ważne dla pani obwinionej, czy też nie? Ona się interesuje, czy się nie interesuje, co pani może powiedzieć? No chyba dla wszystkich nas są ważne. Ale ja pytam konkretnie o nią. No myślę, że tak. Czy, proszę panią, to było naklejone w ramach jakiejś swawoli, czy dowcipu, czy też to była manifestacja według oczywiście pani wiedzy z tamtego czasu, to była manifestacja poglądów i troski pani. No na pewno poglądów i troski. Dziękuję bardzo.